Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam do ciekawej analizy sytuacji, która ma miejsce przed turniejem kandydatów Otóż wiemy, że zagra tam Jan Krzysztof Duda Niespodziewanie zagra też Hikaru Nakamura Niespodziewanie mówię dlatego, że nie umniejszając mu absolutnie siły gry Bo jest fantastycznym szachistą, ale nie grając dwa lata w szachy klasyczne A ciągle streamując, pracę na pełen etat To jest naprawdę wielki wyczyn, trzeba przyznać na najwyższym poziomie zakwalifikował się również raport Richard, będzie ciekawie ale też ma szansę zakwalifikować się Dinkleren. zadanie jest o tyle ciekawe, że zawodnik z najwyższym rankingiem i ten zawodnik, który nie jest jeszcze w turnieju kandydatów, może zagrać w tymże turnieju, tylko jest jeden warunek, akurat Dinkleren ma najwyższy w tym momencie ranking Life ma ranking powyżej 2807 około, to jest Świetna rzecz, tylko że jeden warunek, musi rozegrać 30 partii klasycznych. No i e, śpieszę e, z wyjaśnieniem, tutaj właśnie rozgrywa się jeden z turniejów w Chinach. Ding Liren gra z o wiele niżej notowanymi zawodnikami. Ja wiem, można sobie myśleć różne rzeczy, że e, Chińczycy robią teraz turnieje pod Ding Lirena, e, no... Dlaczego by nie, tylko że tam, uwaga, nikt się nie podkłada, ja tutaj nic nie insynuuję absolutnie, zobaczycie partie, jakie tutaj jest piękna walka, no, mając około 300 oczek więcej od pozostałych zawodników, 250-300 oczek, to nie znaczy, że gdzieś tam się nie potyka. Są już remisy w jego partiach w tym turnieju Jedna z partii, którą wam tutaj przedstawię Ale się nagadałem, sorry Wstęp za duży i przejdźmy w ogóle do rzeczy Ja uważam zresztą, jest na jest o tyle ciekawym zawodnikiem Uważam, że on jak jest w formie A mam nadzieję, że będzie To znaczy, kibicuję Jankowi głównie Ale to jest zawodnik, który chyba ma szansę Takiej równej walki z Magnusem Carlsenem Oczywiście jest Alireza Firuzja, 18-letni zawodnik, który wymiata 2800 ponad i jest w turnieju kandydatów, ale myślę, że Dink Liren, no, ma coś takiego w sobie, że jednak z tym Magnusem ma szansę. To jest tylko moja opinia. Mam nadzieję, że Janek wygra ten turniej kandydatów. Dobra, zagadałem się. Lecimy z partią, która jest, no, niezwykle ciekawa, uważam. D4. Skoczek F6, przeciwnikiem oczywiście Dinklierena jest jakiś tam zawodnik mi nieznany, arcymistrz Xiu Xianggu nie, nie wiadomo jak się wymawia chińskie nazwiska. Lecimy dalej. D4, koń F6, C4, G6. Obrona królewsko-indyjska nam się szykuje, co jest ciekawym zjawiskiem i bardzo ambitnym ze strony czarnych. Goniec G7, ale Dinklieren zagrywa sobie posunięcie E3. Dlaczego by nie grać sobie mniej klasycznie? Po Roszadzie jest subtelny goniec E2 i posunięcie B6, czyli tutaj widzimy czarne z drugiej strony ustawiają gońca. Roszada, goniec na B7, Hetman C2. Nie boimy się grać takiego ruchu, bo można by pomyśleć, że. Goniec zagrywana 4 tego Hetmana nam odtrąca, ale gramy Hetman b a później chcemy zagrać skoczkiem. Bicie oczywiście na B1 jest fatalną decyzją, czarnymi, więc nie boimy się tego absolutnie. E6 ze strony czarnych. No właśnie, widzimy trochę inaczej to wszystko się klaruje niż w klasycznej obronie królewsko-indyjskiej, gdzie gramy D6. Poszło E6. W tej sytuacji nastąpił ruch B4. Mocno tutaj na skrzydle grają pionki. D6 ze strony czarnych, skoczek na C3. Skoczek z B na D7, czyli widzimy, że. Czarne sobie robią rozwój i goniec a3, ciekawie tutaj ze strony Dinklirena c5, walka o centrum, to są wszystko jak najbardziej dobre ruchy, wieża ad1, silnik w głowie Chińczyka, więc tutaj najlepszy ruch, Hetman zagrywa na b8, no, Uciek sobie Hetman, ciężko coś doradzić, no, nie chce się za bardzo grać Hetmanem na e7, goniec tam sobie zerka, więc poszedł na b8. Pionek zbił na C5. Pionek z D zbił na C5 i taki fajny myk tutaj dla białych jest taki, że jest to związanie takie dosyć nieprzyjemne, z czego białe korzystają. I przepychają pionka jeszcze wyżej na E4. Dobre, dobre posunięcie. Posunięcie A6, czasami skoczek nie będzie miał opcji wejścia. I teraz E5 ze strony białych, i tu się zaczyna już powoli takie konkretne liczenie. Skoczek zagrywa na H5, ale taki ruch E5 chce się zagrać, odpędzić skoczka na gorszą pozycję. Zrozumiała sprawa, e, tylko że teraz, no właśnie, nie za bardzo można też powiedzmy tutaj zbić, bo skoczek na przykład zbija, to się wszystko trzyma. E, tutaj należałoby prawdopodobnie zagrać skoczkiem na 4 ale Ding e, gra Hetman C1. E, przede wszystkim. Pole F4 dla skoczka jest odbierane. Jakaś groźba G4 istnieje. Wieża zagrywa na D8, no i wieża z F na E1. No i tutaj się chwilę zatrzymam, no bo dlaczego nie G4? G4 można by było zagrać, tylko powstają tutaj różnego rodzaju komplikacje. Na przykład można by było grać dalej w ten sposób. Kranek musiałby od razu zbić na D4. Wtrącamy ładny rugoniec D6, Hetman A7 na przykład. Jeżeli zbijamy pionka, to by było najlepsze, bo jeżeli na przykład byśmy powiedzmy tutaj odeszli skoczkiem na A4, to goniec mógłby zbić na F3, goniec F3, goniec E5. Dużo taktycznych zagrań trzeba bardzo uważać. I jakbyśmy się pokusili o wzięcie wieży, no to goniec bije tutaj na D6, my zbijamy skoczka. Hetman zbija na przykład na A8, pozycja czarnych byłaby rewelacyjna, tak, dobrze słyszymy, pozycja czarnych. Tutaj bardzo łatwo może wejść skoczek po prostu na e5 i na przykład na f3 szybki skok. Powiedzmy w tej sytuacji, jakbyśmy wybili od razu skoczka na h5, no to tutaj czarne mogłyby wybić na c3, hetman c3, już ta pozycja Mimo wszystko, mi byłaby przyjemniejsza, zdecydowanie. No ale Dink miał inne plany, wprowadził wieżę do gry. To mi się bardzo u niego podoba, że on stara się grać wszystkimi figurami, i to jest godne naśladowania przede wszystkim. Pionek z C zbił na D4. Goniec wtrącił na D6. No to wygląda pięknie oczywiście. Hetman C8 i bierze na D4. Tak Widać taką powiedzmy wizualnie fantastyczną dominację figur białych. Tak niespodziewanie to nastąpiło. I jak grać dalej? Pozycja jest białymi oczywiście nieco lepsza. Posuniecie F6. No, takie próba gryzienia, oczywiście tutaj centrum. Nie najlepszy wybór. Tutaj Ding wybił od razu, goniec wybił, i wieża wróciła subtelnie na pozycję na D1. No bo teraz trzeba sobie zadać pytanie, co mają grać czarne. Zwracajmy czasem uwagę też na strukturę pionów, jaka powstaje. Oczywiście, tutaj widzimy, że jesteśmy gorsi białymi po stronie hetmańskiej, ale z kolei czarne są gorsze teraz na królewskim skrzydle i białe na pewno będą chciały to wykorzystywać. C6, jakaś tam próba mata. I teraz ruch. Goniec F1. Niezwykle mi się to posunięcie podoba. Polecam. Goniec F1 jest figurą, która wraca na swoje miejsce początkowe, ale pamiętajmy, że jest troszada. No i broni G2, broni C4. To wygląda naprawdę dobrze z tym gońcem F1. To są właśnie takie ruchy na wyższym poziomie. Ja wiem, że może większość z Was i zagrywała takie posunięcia, tylko kwestia, żeby zrozumieć, dlaczego taki ruch jest ciekawy, bo goniec ze swojego obozu równie może być silną figurą. Skoczek na C6, tutaj skoczek E5 atakuje Hetmana, Hetman E8, no i Hetman zagrywa na E3, ale okazuje się, że jest prostsze posunięcie, zdecydowanie lepsze białymi i tutaj Dink można powiedzieć, przeoczył jedną możliwość, co świadczy o tym, że no może nie gra jak super cyborg jeszcze, i mógłby zagrać posunięcie Hetman B2. Najprostszy ruch, jaki można teraz wykonać, dlatego że wzięcie piona jest praktycznie nieuniknione, tak po prostu, ale to wiadomo. Arcymistrzowie mają w planach tutaj już grę w środku, więc Hetman E3 trochę stabilizuje. Ciężko zagrać Hetmanem, może też na B2, z uwagi na to, że nie chcemy wpuścić skoczka, gdzie był wcześniejszy taki zamiar, żeby tego skoczka, właśnie tam, nie wpuścić. Wieża AC8. Goniec Edwa z atakiem na skoczka. Cóż ten skoczek biedny może zrobić? No. Tak za bardzo tutaj chyba nie chce się uciekać. Goniec jednak postanowił zagrać na G7 i goniec plasnął skoczka. Dzięki temu zepsuł strukturę tutaj bardzo mocno czarnemu. Posunięcie F3. Zobaczcie, jak spokojnie cały czas pozycyjnie grają białe. Skoczek D7. Skoczek manewruje z E2. Może na F4 będzie stał lepiej. B5 ukońsił z drugiej strony. Posunięcie C5. No właśnie. Wpuścił się tutaj, wpuściły tutaj czarne pionka na c5. Wygląda nieźle, aczkolwiek można by było też tutaj trochę uprościć grę, bo czarne zagrały skoczek f6. Jasne. Chcą iść sobie do centrum. Można sobie na, naprawdę taką analizę partii zrobić bardzo głęboką, sobie fajnie potłumaczyć. Polecam na przykład trenerom, jeżeli mają e, znaczy z uczniami e, trenerzy sobie fajnie mogą to potłumaczyć albo samemu oczywiście. Spróbować swoich sił, ale można by było pewnie zbić na E5, co trochę nie, trochę lepsze by było dla czarnych, no ale po wybiciu gońcem i na przykład po wymianach cały czas pozycja jest bardzo stabilna, ten pionek jest dosyć mocny, wolna linia, tutaj Hetman broni, skoczek zaraz szybko wchodzi, jakieś ataki i naciski na punkty słabe u przeciwnika. No więc jak to poszło dalej? Tutaj skoczek zagrał na F6, Ding Liren w tym momencie zagrał skoczkiem na F4. Skoczek D5, no to skoczki się wymieniły, goniec wybił. No i widzimy, że goniec tutaj z pionkiem taką fajną formację obronną jeszcze mają, ale czy to się sprawdzi, zobaczymy. A3 ze strony białych, zobaczcie, że po prostu białe uciekają pionkiem z podbicia i czekają na dalszy rozwój wydarzeń, bo mają na to czas. H6, wieża D4, goniec F8 i teraz goniec wybił na F8. No właśnie, nadal pozycja białych jest dobra, ale to wybicie nie jest najlepsze. Tutaj e, e, Chińczyk przeoczył bardzo ciekawy, ale zarazem trudny manewr na pierwszy rzut oka. Ja już wyjaśnię, jaki to ruch, ale może ktoś znajdzie ten piękny manewr e, trzy, posunię, trzy posunięciowy, tak naprawdę. Otóż można byłoby zagrać bardzo trudna rzecz uważam. Wieża H4. Właśnie taka analiza i taki jeden element już nam buduje większą siłę gry. Wieża H4. Bardzo ciekawy ruch i nie chodzi o to, żeby zbić pionka, tylko chodzi o to, żeby wieżą zagrać na H3 i na G3. No to byłoby piękne uderzenie w króla. Zwróćmy uwagę, że Skoczek jest blisko króla. Hetman również ma szansę wejść na przykład na dalej i tego króla męczyć. Bardzo piękny manewr mógłby nastąpić. No nie nastąpił. Goniec zbił na f8. Hetman wybił. C6 ze strony tutaj białych. Wieża c7. Działamy cały czas na taktyce. Dlaczego na przykład nie można zbić na c6? No, z uwagi, powiedzmy, wieża D8 nie można zbić wieży, bo goniec wiadomo. A jeżeli zbija Hetman, no to czeszamy pionka w obozie przeciwnika i robi się gorąco. No więc wróćmy do pozycji następującej. Wieża zagrała na C7. Skoczek D7 na Hetmana. Hetman G7, wieża F4. Dink szuka tutaj oparcia dla skoczka. Przede wszystkim wzięcie piona nastąpiło. Skoczek C6. Dosyć ryzykownie też grają białe. I w tej sytuacji powiem Wam szczerze bo tutaj też silnik podpowiada. No nieco lepiej stoją białe, ale już nie tak dobrze jak wcześniej, więc czarne powiedzmy wykaraskały się nieco ze swojej opresji. Skoczek wziął pionka Hetman C3 z wymiany Hetmanów, Hetman F. Ok, wieża z D na C8, bardzo sprytny ruch, bo <ścoughs> przepraszam najmocniej, tutaj będzie czasami groził taki ruch jak Hetman E1 i potem wieża C1. W tym momencie wieża F7, no właśnie, tu można było teraz zagrać, bo król zagrał na g8, niedobre posunięcie, niedobre posunięcie. Przede wszystkim e, trzeba było ruszyć wieżą, a jak wieża wybija na no to świetnie, oczywiście nie ma tej wieży w ataku, e, a jak wieża powiedzmy zagrałaby na przykład na f6, no to trzeba by było wybić i po tym ruchu no właśnie po wymianie król f2 Król h7 wystarczy zagrać i to byłaby równa końcówka, i myślę, że to białe musiałyby się tu tłumaczyć w tej sytuacji. Ale poszło inaczej. Król g8, wieża zagrała na a7, i tak naprawdę stało się dokładnie to samo, co przed chwilą. Po tych wymianach Hetman wybił, wieża wybiła, król f2, wieża c2 dała szacha, król g. 3, goniec C4. No, plus jest taki białych, że wzięły pionka. To jest bardzo ważna sprawa, bo te pionki już tutaj tak mocno nie idą, a w połączeniu z gońcem i zwierząt byłby problem. Goniec na F1. No, no właśnie, I tu się pojawia problem teraz z pionkiem G2. Jak sobie z tym poradzić? Otóż pierwszy ważny ruch wieża A8. Czasami są takie zagrania jak B4 z atakiem przy okazji na wieżę. Tutaj król F7. Wieża A7 dała szacha na czarnym polu, stoi wieża tak przy okazji. Sobie to zwróćmy na to uwagę. Król F8 i skoczek F4 broni. Pionka. E5 z atakiem na skoczka, ale jest szach, jest kruk 8 No i skoczek nie zbił piona, tylko zagrał na H4. No, skoczek postanowił jednak tutaj pionka tego wybrać. Jest pion więcej u białych, więc jest mała przewaga oczywiście, ale to nie jest stracona pozycja czarnymi. Wieża A2. Wieża A5. Z uwagi na to, że groziło b4, teraz już białe spokojnie mogą tego pionka na b4 jakby co wybić, więc król zagrywa na f7, no i król g4, postanowił tutaj Dink oczywiście aktywno, grać aktywnie, każdy remis niestety oddala go od turnieju pretendentów, bo traci na rankingu, no więc musi, wygry musi wygrywać, żeby zyskiwać na rankingu, goniec zbił, wieża zbiła, tutaj e4 nastąpiło. No i bardzo odważny ruch. No, bo jak zbije tutaj, to jest remis praktycznie w kieszeni. Zagrał f4. Pionek czasem, w połączeniu ze skoczkiem i zwierząt, mogą być bardzo groźną bronią. Tutaj goniec zagrywa na h1. Szach na b7. Król f6 nastąpił. Szach na b6. Król f7. Znowu szach. Znowu tak. I no właśnie tutaj Dink pewnie szukał jakiejś drogi do zwycięstwa. Nie mógł, nie, mógł, nie mógł się pogodzić z remisem. Może zyskanie czasu w tym momencie też. Są takie opcje, i skoczek zagrał na G6. Ok, pionek zasuwa na E3, niebezpieczna sprawa. Szach na E5, król G7 i F5 nastąpiło, i teraz E2. Niestety, E2 jest to poważny błąd, a wydawałoby się, że świetne posunięcie. Moi drodzy, no nie wiem jak to wytłumaczyć, że Arcymicz na przykład nie zagrał gońcem na D5. Ja bym zagrał tak od razu, dlatego że to jest proste, to jest takie intuicyjne zagranie względnie dobrego szachisty, dlatego że ten goniec pilnuje pola F7 i ten pionek tutaj nie dojeżdża do końca, a ten już ma szansę przejść tutaj do dołu i jeszcze jest czasem jakaś wieża G8 z obroną, więc to się aż prosi, żeby zagrać gońcem na D5. Dziwne, no na przykład po F6 krucha 7. I tu się nic absolutnie nie dzieje, nawet szacha jakiegoś tam nie ma, więc wszystko działa. No ale nastąpiło E2. Jak sobie teraz z tym poradzić? Bardzo ciekawe rzeczy się nadal dzieją. W końcówce. Końcówki w ogóle są, uważam, świetną sztuką. I tutaj nastąpiło F6, król H7 i wieża D6. Wieża D6. Dobrze mówię, wieża D6. Tak, dobrze mówię, tutaj dorobienie Hetmana jest możliwe. Chodzi o to, że wieża chce z D6 dać tutaj szacha. No właśnie. Nick Liren przeoczył mata w 11 ruchach. Jakże to proste, prawda? Zobaczcie, zawodnik na tym poziomie przeoczył po prostu opcje siatki matowe. A mogło to wyglądać następująco. Należało zagrać. F7. Tutaj każde dorobienie hetmana wiązałoby się z tą samą opcją, co za chwilę pokażę. Jeszcze po F7 e, tutaj H5, król na G5 i na przykład dorobienie hetmana. No to tutaj jest tak, wieża H6, król G7, wieża G6, król F8. Dorobienie hetmana jest w zasadzie pozamiatane. Mogę jeszcze oczywiście przystawić smat w czterech albo w dwóch. Powiedzmy, jak król zagra na D5, dajemy mata w dwóch, wieża D8, król e4 i na przykład hetman f4 mat. E, a jeśli na przykład król zbija tutaj, no to nie, mat na przykład tędy. E, różne są opcje oczywiście. E, po król 7 jednak nastąpiło wieża d6. No i cóż zrobiły czarne? Czarne zrobiły hetmana. W ogóle rzadko spotykana sytuacja. Zwróćcie uwagę, że oczywiście tu jest siatka matowa, król ma problemy. Tu biały mają zawsze remis, jeżeli chcą. I jest szach na d7. Król g8. No i wieża d8 szach, krucha 7, wieża d7 znowu szach, król g8 yy, i teraz szach na g7. Oczywiście na y, do rogu iść nie można z uwagi na mata y, na dwa sposoby. Król f8 nastąpiło, skoczek g6, król e8, f7, król d7. No i dorobienie właśnie Hetmana. Wszystko białe y, tutaj. Y, Policzyły i zdążyły, ale to jeszcze nie jest takie łatwe, oczywiście tutaj łatwiej się atakuje niż się broni. Zwróćcie uwagę, że w figurach jest w porównaniu, ale król ma problemy, bo jest ruch białych. Hetman C8 nastąpiło, król B5, szach na B8, król C5. Wieża C7. No, i tu jest ciężko. Goniec się zasłonił. E, no jak zagrać na przykład teraz białymi, żeby te pozycje wygrać? To obiektywnie nie jest tak łatwo znaleźć, ale jak dobrze się liczy, to się znajdzie wszystko oczywiście. Bicie na C6 nastąpiło, król wybił. I co teraz? Skoczek E5 szach. Tutaj Hetman ze skoczkiem bardzo dobrze współpracują. Zobaczcie, król. Nie może sobie za bardzo podziałać na tych polach, co zaznaczyłem. Nie może też zagrać na to pole z uwagi na widełki. Jeżeli król zagrał, oczywiście, tutaj na D5 i Hetman dał szacha na B7, czarne się poddały. Dlaczego? Już pokazuję, dlatego że cały czas, jeżeli król na C5, to widełki, jeżeli król zbije na no to Hetman E7, zdobywamy Hetmana, rzecz jasna. Jeżeli król powiedzmy zagra na d6 to tutaj dajemy w zasadzie mata albo zyskujemy materiał. Znaczy zyskujemy materiał w zasadzie hetman d7 znowu widełki. Więc to jest wszystko wszystko myślę, że że proste. Jeżeli król e6 jeszcze no to hetman d7 nie można bić, bo cały czas hetman e7. Jeśli na f6 to hetman d6 mat w kilku ruchach i na końcu taki mat mógłby powstać ewentualnie taki. No dobrze, moi drodzy. Ciekawa sytuacja się szykuje właśnie tutaj w historii Dinkley Rena. Zobaczymy, czy mu się to uda. Musi rozegrać tych partii dużo, no i nie stracić na rankingu, co nie jest wbrew pozorom takie łatwe. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu. Cześć.